This video I'm going to make in my first language, in Polish. A zatem witam moich nielicznych, ale mam nadzieję, że wiernych polskich odbiorców. I w tym odcinku zaczniemy od tego, że wszystkiego najlepszego w umownym nowym roku, bo przecież wiemy, że mieliśmy wiele kalendarzy na przestrzeni dziejów i to wszystko to tylko kwestia dogadania. Za jakim wariantem podążamy. Skoro jest ten umowny, mityczny nowy rok, czasem pojawiają się postanowienia noworoczne. A jednym z takich postanowień noworocznych jest właśnie nauczymy się czegoś nowego. Na przykład chcemy nauczyć się nowego języka i tutaj niestety zaczynamy popełniać te same błędy jak zawsze. Nauka czegoś to często coś, co ma zachwycić kogoś na zewnątrz. Chcemy pokazać nasze certyfikaty, nasze dyplomy, koniecznie nasze użyteczne umiejętności. Właśnie, umiejętności. Czy uczymy się po to, żeby tylko chodzić w jakieś miejsce, czy też uczymy się po to, żeby nabyć konkretnych umiejętności? Jeżeli chodzi o język, to umiejętności komunikowania się z innymi. Nie umiejętności robienia testów gramatycznych, ale dogadania się z kimś innym. Z kimś innym, kto może dobrze posługuje się tym językiem, a może też ma takie same problemy jak ty, a może nie zna wszystkich słówek. Więc jak to zrobić, żeby być efektywnym w tym procesie? Pierwszy pomysł, niezbyt trafiony, ale jakże oczywisty, to zapiszmy się na kurs, ponieważ uznajemy wyższość tego, co czujemy i widzimy, więc będzie to pewnie kurs stacjonarny. I po pierwsze, wydajemy dosyć dużo pieniędzy, bo to nie jest tanie. Po drugie, marnujemy więcej czasu, bo z reguły musimy dojechać, musimy się synchronizować z resztą grupy. I po trzecie, dostajemy coś, co pozwala nam stworzyć iluzję, że się uczymy, natomiast niekoniecznie nauczymy się czegokolwiek bez własnego zaangażowania i poświęcenia dodatkowego czasu, żeby te umiejętności przećwiczyć. Więc za pieniądze, które wydaliśmy, dostaliśmy szkolną wersję nauki czegoś dodatkowego. Sale kursów są z reguły małe. Mamy niewygodne krzesła. Jesteśmy często niedotlenieni, bo nie dochodzi tam za wiele powietrza. Grupy są bardzo zróżnicowane, nie tylko jeżeli chodzi o ilość, ale też o nasze podejście do nauki, czegoś nowego. Czasem przychodzą osoby kompletnie znudzone, którym nie zależy. I tak samo jak pozytywna energia potrafi nas motywować do czegoś, że chcemy coś robić i się pozytywnie właśnie ładujemy, dopingujemy, to też podświadomie odbieramy te inne sygnały, że komuś nie zależy, że jest znudzony, że tak naprawdę to on by chętnie rozpierniczył tą całą grupę, że mu się nie podoba i w ogóle i w szczególe. Więc czy na pewno chcesz uczestniczyć w kolejnym kursie stacjonarnym? Jeżeli teraz przychodzi kolejna myśl, ale mam więcej pieniędzy, pójdę sobie na kurs indywidualny. Czemu nie? No to byłam, płaciłam. Niczego się nie nauczyłam. Kurs indywidualny. Co za to dostajemy? Oczywiście wydajemy więcej pieniędzy, ale zazwyczaj to są te same szkolne sale z niewygodnymi krzesłami. Oczywiście mamy więcej powietrza, no bo też tylko my i osoba, która prowadzi te zajęcia. Dostajemy nauczyciela, zwykle po pedagogice, z dużym doświadczeniem szkolnym. A zatem mamy tutaj tą dysproporcję. Ja, nauczyciel, dzielę się z Tobą moją wiedzą, a my jako osoby dorosłe bardzo łatwo wpadamy w te nasze dawne tryby. Nauczyciel mi powie, czekam, co zrobił nauczyciel. A zatem, czy na pewno chcesz wydać więcej kasy, a nie uzyskać nic więcej w tym temacie? No to idziemy do kolejnej nadziei. Internet. Kursy online. Niestety, kursy online często kończą się w ten sposób, że już naszą inspiracją jest samo kupienie tego kursu. Natomiast nie ma dalszego działania. I tutaj obalam mit,
że jak wydajemy na coś dużo kasy, to jesteśmy bardzo zaangażowani. Jak chcemy być zaangażowani, to jesteśmy zaangażowani, czy wydamy te pieniądze, czy też tych pieniędzy nie wydamy. Bardziej liczy się nasz cel. Co chcemy osiągnąć i co nam ma to dać? W przypadku języka to nie tylko możliwość komunikacji z innymi ludźmi, to nie tylko możliwość czytania artykułów, książek w innym języku bez oczekiwania, aż ktoś łaskawie nam je przetłumaczy, to przede wszystkim praktyczne używanie naszego mózgu, budowanie siły naszego mózgu na przyszłość. I nie robimy tego tylko dla siebie. Robisz to dla swoich partnerów życiowych. Robisz to dla swoich dzieci. Z reguły osoby, które są rodzicami, stosują tą wymówkę. Ty się uczysz, bo ty masz czas, ja mam dzieci, ja nie będę takich rzeczy robić, po co mi to, ja zapiszę dziecko na kurs językowy i tak dalej. To więc, drogi rodzicu, za ileś lat będziesz osobą starszą i po latach scrollowania albo nie robienia niczego ze swoim mózgiem, to niestety, jeżeli przyjdzie demencja, będzie ubywało ci tych sprawczości. Szybko, bardzo szybko. Natomiast jeżeli teraz budujesz odpowiedni zapas, żeby było ci z czego używać, to wierz mi, twoje dziecko lub dzieci będą ci po prostu wdzięczni, bo to miło jest porozmawiać ze swoim rodzicem, kiedy on nas poznaje, bo to miło jest porozmawiać z naszym rodzicem, kiedy nie jest on od nas uzależniony i kiedy nie musimy pilnować jego kroków, nie musimy robić wszystkiego za niego. Zatem rodzicu, czy warto uczyć się czegoś nowego? Czy warto uczyć się nowych języków? Sam sobie odpowiedz na to pytanie. Przechodzimy do kolejnej opcji. No to co? Czy jestem kompletnie bez szans? Jeżeli miałabym ci cokolwiek polecić z czystym sumieniem, to znajdź dla siebie kogoś, kto po prostu będzie monitorował twoje postępy. Zazwyczaj są dostępne portale, gdzie znajdziesz nauczyciela. Czy jest to tanie, czy drogie, zależy z jakiego kraju jest ten nauczyciel. I tutaj dużo zależy od tego, w jakiej walucie udziela tych lekcji, ale jeżeli chcesz zacząć swoją przygodę z językiem, to to będzie prawdopodobnie jedna z rozsądniejszych wersji. Jeżeli jesteś za to już po tym etapie i wciąż nie osiągnęliście swojego upragnionego celu nabycia umiejętności, a nie tylko możliwości pokazywania dyplomu lub certyfikatu, to może coś nowego. Sama dla siebie zaczęłam stosować coś niby prostego, ale z drugiej strony dosyć trudnego. Monitoruję moje eksperymenty, co mi wychodzi, co mi nie wychodzi i dlaczego. I ten sam model chciałabym zaproponować Tobie, gdzie po pierwsze gwarantuję Ci dyskrecję. Nikt nie będzie wiedział, że potajemnie zacząłeś się czegoś uczyć. Nikomu o tym nie mówimy. Po drugie, moje podejście jest całkowicie indywidualne i nastawione tylko na Ciebie, bo to Ty jesteś tutaj siłą sprawczą swojego postępu, bo to Ty jesteś tutaj swoim najlepszym przyjacielem, swoim najlepszym nauczycielem i swoim najlepszym motywatorem lub motywatorką, żeby coś zrobić. Oczywiście możesz wierzyć, że to magiczny nauczyciel wszystko to sprawia, ale tak naprawdę to jest praca naszym podejściem, nie tylko do tego, jak myślimy na temat procesu uczenia się, ale co robimy każdego dnia. I tu na koniec obalam kolejny mit. Czy powinniśmy sobie robić wolne od czegoś? Bądź szczery ze sobą. Jeżeli naprawdę lubisz coś robić, to czy potrzebujesz dużo wolnego od tego? Ja eksperymentuję z opcją, że jestem z danym językiem każdego dnia. Niezależnie, czy przygotowuję materiały na mój kanał, czy słucham, czy oglądam, czy coś piszę, czy może coś czytam. Staram się, żeby ten język był ze mną każdego dnia, dokładnie tak samo jak język polski. A Ty? Czy chcesz coś zmienić? Jeżeli tak, to napisz do mnie. Poniżej znajdziesz link. Tak, widzę moją rękę teraz. Poniżej znajdziesz link. Przepraszam, nie link, maila.
Jeżeli masz ochotę, to napisz na mojego maila, to nic nie kosztuje. Też nie mogę Ci obiecać, że w ogóle zaczniemy ze sobą współpracować w zakresie pokazania projektu edukacyjnego, który ma szansę powodzenia w Twoim przypadku, ponieważ on dopiero powstanie. Po naszej rozmowie też jesteśmy różni i nie będę ukrywała, że jeżeli jesteś kimś, kto oczekuje, że to ja sprawię ten cud, że to ja jakoś tam cię przyduszę, wymuszę i tak dalej, to nie będziemy ze sobą współpracować. Bo nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi o to, żebyś to ty uwierzył, że może. Tego ci życzę. Życzę wam, żebyście uwierzyli, że możecie. Niezależnie od wieku. Ja osobiście zaczęłam tak naprawdę przygodę z językiem angielskim w wieku 40+. Teraz mam 45+. Bardzo się z tego cieszę, bo nie zawsze jest nam dane, że możemy żyć na tym etapie. I zatem, co będzie dalej? Nie wiem. Może kolejna przygoda z hiszpańskim, może kolejna przygoda z kolejnym językiem, a może stwierdzę, że się chcę uczyć kompletnie czegoś innego. To jest po prostu ciekawe i wspaniałe. I tej ciekawości Wam życzę. Nie tylko w tym roku, ale przez całe życie. Dziękuję.